Opa! No dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj znowu widujemy się z naszego łóżka. Bardzo mi się podoba światło w naszej sypialni i mimo, że mamy godzinę już prawie 18, to naprawdę fajnie to wygląda. Myślę, że będę nagrywała z tego miejsca częściej, przynajmniej właśnie te ślubne vlogi, bo chcę, żeby one miały taką naturalną formę. Tak jak sobie teraz tutaj siedzę z laptopem i dopinam wszystkie szczegóły, tak po prostu łapię kamerę i w pewnym momencie tłumaczę Wam, co i jak się u nas dzieje, jak się u nas zmienia. No, jakie są postępy? I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o miejscu wesela. I chcę Wam powiedzieć, jak to wygląda teraz u nas, na jakim jesteśmy etapie, jakimi kryteriami kierowaliśmy się przy wyborze miejsca weselnego i na co Wy możecie zwrócić uwagę. Bo pamiętajcie, że te filmy nagrywam głównie po to, żeby po prostu gdzieś tam poprowadzić Was przez tą drogę. Myślę, że takie filmy mogą być dla Was po prostu przydatne, a przy okazji ciekawe. I słuchajcie, my już wybraliśmy nasze miejsce weselne. Wiedzieliśmy o tym, jak ono chce, jak chcemy, żeby ono wyglądało, jakie mamy kryteria, preferencje od dawna, jeszcze długo, długo przed tym, jak planowaliśmy już faktycznie zabrać się za to, przejrzeć oferty, popytać o wszystko, no to już od dawna, dawna mamy to sprecyzowane. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o Warszawę, bo wiedzieliśmy po prostu, że stąd mamy największą liczbę naszych gości i z okolic i że tutaj będzie nam najłatwiej, najwygodniej wszystko zorganizować, no to słuchajcie, tutaj wybór jest ogromny. No wyobraźcie sobie, że Warszawa sama w sobie jest duża, a no popyt na wesela jest coraz, coraz większy, więc tak naprawdę z każdym rokiem pojawiają się na ślubnej mapie Warszawy coraz to nowsze i coraz to fajniejsze miejsca. My wiedzieliśmy, że odrzucamy wszelkie rustykalne klimaty, wszelkie klimaty boho, to totalnie nie są nasze klimaty i zawsze chcieliśmy iść w taką stronę industrialną, surową, którą w zależności od naszych potrzeb i preferencji będziemy mogli odpowiednio przyozdobić, przydekorować, oprawą florystyczną itd., itd. I za takimi miejscami właśnie się rozglądaliśmy. Początkowo Reduta Banku Polskiego. Centrum miasta, genialne miejsce z historią, no po prostu przepiękne miejsce. I no tutaj niestety musieliśmy zrezygnować ze względu na brak przestrzeni takiej zielonej. Przestrzeni, która jest nam potrzebna, którą my sami doceniamy na wszelkiego rodzaju imprezach, na których jesteśmy, na weselach również. Miejsca, gdzie można wyjść, porozmawiać, odetchnąć od hałasu, od muzyki, usiąść, nie wiem, z drinkiem, z fajkiem i po prostu odpocząć. No a tam tego faktycznie nie ma. Dodatkowo Reduta jest super miejscem na wesela dla dorosłych, gdzie nie ma dzieci, no bo faktycznie tam z uwagi na bliskość ulicy i ulicę dość ruchliwą, no to faktycznie trzeba te dzieci pilnować. Także no niestety Reduta nam odpadła, natomiast liczę na to, że kiedyś będę miała okazję być na weselu w tym miejscu, bądź takie wesele organizować, także słuchajcie, trzymajcie kciuki. Kolejnym miejscem, które rozważaliśmy, była Stalowa Art Bistro i to jest miejsce, które miało nas troszeczkę wyręczyć, ponieważ jako jedyne chyba ze wszystkich, które oglądaliśmy i przeglądaliśmy oferty, ono było jakby restauracją, w sensie takim, że nie musieliśmy zamawiać osobnego cateringu. Tutaj ceny były dość wysokie, w sensie pewnie dalej są, mówię, tak jak ostatnim razem widziałam ofertę. Dość wysokie, natomiast no, jest to miejsce przepiękne. Ojejku, przepiękne. I to jeszcze Praga, moja kochana warszawska Praga. No bardzo lubię Pragę, jeżeli chodzi o Warszawę. Także no, mi to miejsce bardzo odpowiadało. Dużo światła dziennego, przeszklenia, industrialny klimat. Ale też miejsce, które daje właśnie możliwości, jeżeli chodzi o dekoracje. Natomiast to miejsce zostawiliśmy sobie na taką czarną godzinę. W sensie takim, że chcieliśmy jednak mieć tą możliwość takiego wesela, zorganizować wesele, które będzie weselem weekendowym, wyjazdowym, takim małym odpoczynkiem, city breakiem dla naszych znajomych, dla naszej rodziny, także to miejsce zostawiliśmy sobie na koniec, ale raczej nie skorzystamy z ich oferty. Kolejnym miejscem, które odrzuciliśmy w zasadzie od razu, była Cicha 23. To jest miejsce Nówka Sztuka na mapie ślubnej, jeżeli chodzi o Warszawę i okolice. Znajduje się w Markach pod Warszawą i to są stare stajnie przerobione na sale weselne. No po prostu, słuchajcie, Toskania w czystej postaci. No, tak to wygląda. Środek lasu, stajnie, dużo zieleni, duża przestrzeń. No i właśnie ta przestrzeń nas troszeczkę przytłoczyła. No, my mamy wesele nieduże, więc no już to widziałam, jak po tych hektarach ziemi po prostu ci goście się rozchodzą i w pewnym momencie po prostu ich gubię, a tego bym nie chciała. Oczywiście to wygląda wszystko przepięknie, jest przepięknie zaaranżowane. Różne takie, wiecie, poukrywane, fajne, jakoś, tutaj huśtaweczka, tutaj jakaś ławeczka, tutaj jakieś leżaki, no to jest super, no, tylko po prostu gdzieś tam nas to przytłoczyło, ta
ta ilość miejsca. Dodatkowo dwie stajnie, czyli dwa wesela tak naprawdę mogą się odbywać jednocześnie, więc tego też troszeczkę się baliśmy. Nasze wesele jest nieduże, ale w większej stajni wesele może być chyba nawet do 300 osób, więc no wyobrażam sobie, że tamtych gości też może być ciężko dopilnować, więc you never know. Woleliśmy uniknąć jakichś nieporozumień i nieprzyjemności po prostu. Ale miejsce jest genialne, no jest też dość drogie, bo tam płacimy za sam wynajem, dodatkowo za catering, no i ten wynajem do najtańszych nie należy. Na ten moment chyba 14 tysięcy, no ale to też jest miejsce, które naprawdę na takie wesela z klimatem włoskim, duże wesela, no jak najbardziej będę polecać, bo genialnie to wszystko wygląda i też ma duży, duży potencjał właśnie do dekoracji. Dalej Villa Love, Kraków. No i tutaj już słyszycie pierwszy, największy minus dla nas, po prostu dojazd i zakwaterowanie gości na miejscu. My mimo tego, że mamy wesele nieduże i zawsze chcieliśmy takie mieć, no to tutaj stwierdziliśmy, że to byłby po prostu dla nas za duży wydatek, żeby gości transportować, przewozić z Warszawy i z okolic i jeszcze ich nocować na miejscu. Innej opcji, no nie bardzo widziałam inną opcję, no bo to by było po prostu niebezpieczne, żeby zrobić tak naprawdę 800 km w dwie strony, Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa i to jeszcze po imprezie, goście niewyspani, zmęczeni, niezależnie od tego, czy korzystaliby z naszego transportu, czyli autokaru, czy przyjechaliby własnymi samochodami, to jest po prostu niebezpieczne, niewygodne i nikt by na takim weselu nie odpoczął i się nie wybawił po prostu, no bo umówmy się, żeby wrócić z wesela o ludzkiej porze do domu, no to trzeba by było z niego wyjechać, nie wiem, pierwsza w nocy, żeby wrócić raz rana i jeszcze się wyspać, no mało w tym sensu, a z kolei nocowanie gości, czyli kilkadziesiąt osób nocujących dorosłych ludzi, no to wyobraźcie sobie te wydatki. W sensie nasze wesele, tak jak mówię, jest nieduże, ale licząc nawet, nie wiem, 100 zł za nocleg, chociaż nie wiem, gdzie byśmy znaleźli taki nocleg poza jakimś hostelem, motelem albo czymś w tym stylu, co też odbiegałoby jakby od całej stylistyki naszego wesela, od tego takiego, wiecie, swojskiego, sielskiego klimatu, no to myślę, że 100-150 zł trzeba by było liczyć, razy kilkadziesiąt osób, no to już idzie w tysiące, a naprawdę ślubnego budżetu trzeba pilnować, bo bardzo łatwo przegiąć i bardzo łatwo te pieniądze po prostu zgubić w pewnym momencie. No i zostało nam ostatnie miejsce, jest to Stodoła Borucza 43. To jest stodoła, nie stodoła. To miejsce nazywa się stodołą, natomiast w mojej opinii to jest po prostu taki fajny, drewniany dom. W środku betonowy, z drewnianym sufitem, w takim fajnym, właśnie troszeczkę bardziej loftowym klimacie, z dużą ilością zielonej przestrzeni i oczkiem wodnym, takim stawem nawet można powiedzieć, i w środku lasu. I to jest miejsce właśnie, o które nam chodziło, czyli daje możliwości dekoracji, daje możliwość zatrzymania się gościom na noc, daje możliwość wypoczęcia właśnie na łonie natury. Dodatkowo tam właśnie mamy 12 miejsc noclegowych do wykorzystania, więc tak naprawdę część gości może zostać z nami. To jest pod Warszawą, więc też goście nie mają daleko, żeby wrócić na noc do swojego domu, a rano na przykład nas tam odwiedzić z powrotem. Także no słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba koncepcja. Już myślałam, że dzisiaj Wam powiem, że to jest właśnie to miejsce, które wybraliśmy i jest dla nas zarezerwowane i jesteśmy na nie zdecydowani. Natomiast no musimy się jeszcze wczytać w umowę, wysłać umowę prawnikowi, żeby on też tam spojrzał i nam doradził, bo to jest właśnie rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. O Zalix, czy jest opłacony, czy ta opłata leży po Waszej stronie, o której zameldować się, o której można się wymeldować, ile osób można nocować, czy w ogóle mogą nocować, czy jest, nie wiem, nagłośnienie dla DJ-a, czy musi mieć swoje, czy catering może być własny, czy musi być tylko po polecenia danego miejsca. Takich pytań jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo i warto zapytać naprawdę o wszystko, żeby po prostu nic Was nie ominęło i nic Was nie zaskoczyło. Taka umowa bardzo często jest wiążąca na rok, dwa lata, w zależności od tego, kiedy planujecie Wasze wesele. My akurat mamy w zasadzie, no można powiedzieć rok, moi znajomi rezerwowali swoje miejsca weselne i dwa lata do przodu, także no taka umowa wiąże Was na dwa lata i po prostu warto poświęcić chwilę na jej przeczytanie, zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami, regulaminami i po prostu
mieć spokojną głowę i spokój w sercu, że wszystko będzie ok i że to nie jest żadna umowa, która gdzieś tam będzie chciała Was złapać na każdym kroku, na każdym niuansie, nie wiem, papierosie zapalonym nie w wyznaczonym miejscu i tak dalej, tylko po prostu, że to będzie umowa obustronnie przyjazna i zapewniająca obustronne bezpieczeństwo i to finansowe, i po prostu też bezpieczną zabawę. Także no wydaje mi się, że to tyle. Taki 10-minutowy vlog raz na jakiś czas wystarczy, jeżeli chodzi o tematy weselne. Kolejny vlog myślę, że będzie o może sukni ślubnej, bo mówiłam Wam właśnie, że moja suknia jest już kupiona i już na mnie czeka. Natomiast no cóż, zobaczymy. Na ten moment właśnie klepiemy salę, mam nadzieję w ten weekend, w przyszłym tygodniu czy za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie. 23 lipca jedziemy na testowanie cateringu. Dostaliśmy właśnie zaproszenie od cateringu, który nas interesuje, na taką kolację, gdzie mamy się nie najeść wcześniej, bo tam będziemy po prostu próbować różnych dań, różnych posiłków. To jest genialna opcja, bo to kosztuje nas 150 zł i jeżeli zdecydujemy się na wybór tego cateringu, to 150 zł już będzie jakby odjęte od całego budżetu. Także super opcja, to nas nic nie kosztuje, a mamy przynajmniej pewność, że dania będą pyszne i że wybieramy catering, który po prostu wszystkim będzie smakował. Tym bardziej, że u nas no, myśleliśmy o tym, żeby był catering z grillem, czyli po prostu i dania podawane do stołu i potem przez kilka godzin grill na zewnątrz, plus jakieś zimne przekąski na osobnym stole i troszeczkę słodkości, żeby też nie było tylko na wytrawnie. No także słuchajcie, troszeczkę się będzie działo w przyszłym tygodniu i jeszcze w kolejnym. No ale na ten moment to wszystko. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie w komentarzach, bo mimo, że ja ten vlog nagrywam rok wcześniej, czyli zanim Wy go zobaczycie, to już dawno jest po ptakach, to ja będę bardzo chętnie Wam odpowiadać na wszystko. Ja zawsze jestem dla Was tutaj. A w przypadku ślubnych, różnych Waszych zawirowań też na Le Mariage, gdzie Was zapraszam, linki Wam zostawię w opisie. No i tyle. Do usłyszenia. Dzisiaj, słuchajcie, zabieram Was ze sobą do naszego miejsca, do miejsca naszego wesela. O, w ten sposób. Dzisiaj leje, jest fatalna pogoda, więc znowu pokazuję Wam się z naszej sypialni, a to dlatego, że już o tym mówiłam, tutaj zawsze jest dobre światło, niezależnie od tego, czy jest burza, czy jest rano, czy jest popołudnie, czy wieczór, tutaj po prostu światło jest zawsze idealne, także to jest dobre miejsce do nagrań. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda nasze miejsce wesela i też dla nas będzie to dobry sprawdzian, bo zobaczymy Boruczą w deszczu, w burzy. Ostatnim razem, kiedy tam byliśmy na dniu otwartym z moją mamą, to była idealna pogoda i wszystko wyglądało pięknie, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że pogody się nie wybiera i chociaż na wesele każdy z nas chciałby idealną pogodę, piękne słońce i ciepełko, to nie zawsze tak to wygląda i niestety różne sytuacje trzeba przewidzieć i tutaj miejsce oczywiście samo w sobie jest zadaszone i ono idealnie sprawdzi się na wesele w każdą pogodę, natomiast wiadomo, że chcielibyśmy też skorzystać z ogrodu i z tej przestrzeni dookoła zielonej, o której nam chodziło, więc tutaj też chcemy się przygotować na różne ewentualności, także dzisiaj zabieram Was ze sobą, zobaczymy jak to będzie wyglądało, zobaczymy też ile uda mi się nagrać, bo nie chcę tam, wiecie, latać z kamerą i nagrywać każdego małego szczegółu, tym bardziej, że nie chcę wciągać właścicieli tego miejsca w to wszystko, natomiast zobaczymy, może coś się uda przemycić. Biorę ze sobą umowy, które modyfikowaliśmy, biorę ze sobą pokwitowanie odbioru gotówki, żebyśmy mieli podpisik, że zaliczka została wpłacona i żebyśmy mieli potwierdzenie w razie, gdyby coś z pieniędzmi się stało, no będzie trzeba być gotowym na wszystko. I cóż, biorę ze sobą też laptopa, żeby w razie były jakieś rzeczy w umowie, jakieś zapiski jeszcze sobie na bieżąco zmieniać. Nawet jak jakiś przyleci gdzieś tam z daleka, ale to nie jest tak, one głównie są stacjonarne, więc to co się tutaj wylęga, no to to tak naprawdę tak lata. No ale nie, dzieci nas zdecydowanie na górze, nie? Tak jak ja myślałam, żeby tutaj miały takie... Tu nie ma, ale jest spoko, fajnie. Właśnie wróciliśmy do domu i słuchajcie, co nieco Wam gdzieś tam pokazałam, nie zdecydowaliśmy się jeszcze wpłacić zaliczki i podpisać umowy, bo, o matko, co ja włosy spiłam, takiego luźnego koka z tyłu, nie zdecydowaliśmy się wpłacić zaliczki i podpisać umowy, chcemy sobie dać jeszcze jednak czas, może jeszcze odwiedzić inne miejsce na taką indywidualną rozmowę, żeby mieć czyste sumienie, jesteśmy na 99,9% zdecydowani, natomiast też dzisiaj była z nami właśnie Karola mama i też nam po prostu
prostu podpowiedziała kilka rzeczy, zwróciła uwagę na rzeczy inne, na te, na które my nie zwracaliśmy uwagi wcześniej. Gdzieś tam one są i tak do przejścia, więc nie przeszkadza nam kwestia na przykład dojazdu, bo to jest środek lasu, więc dojazd jest tam ciężki, bo jedzie się drogą leśną i słabo oznaczoną, ale też przebadaliśmy już inną trasę, więc też będziemy wiedzieć, jak gości poprowadzić. Także takie małe kwestie, które nam młodym, powiedzmy, nie przeszkadzają, znaczy młodym, nie że parze młodej, tylko że młodym ludziom nie przeszkadzają, ale gdzieś tam mogą być upierdliwe dla starszych. Także będziemy myśleć, ale no tak mówię, jeden gdzieś tam mały procent tej wątpliwości zostaje. No i dzisiejszego vloga kończę na tym. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Gdzieś tam Wam pokazałam, jak to wygląda od środka, jeszcze kiedy stodoła jest pusta, nieprzystrojona. No dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj mamy wtorek, godzina 7 rano, ja za chwilę wychodzę na cały dzień załatwiać sprawy, mam dzisiaj sporo rzeczy na głowie i włosów też dzisiaj mam jakoś sporo na głowie, nie wiem co się wydarzyło i pomyślałam sobie, że zrobię z rana taki mały follow-up, co u nas słychać, co się zmieniło od ostatnich 3 dni. A zmieniło się trochę, ale nie sądzę, że w efekcie się cokolwiek zmieni, ale już Wam tłumaczę, o co chodzi. W niedzielę była nasza rocznica zaręczyn i gdzieś tam przez cały weekend balowaliśmy troszeczkę i stwierdziłam, że pojedziemy sobie gdzieś zjeść śniadanie. No i w międzyczasie wyszedł pomysł, żeby odwiedzić jeszcze jedno miejsce, gdzie pojechaliśmy tak naprawdę przypadkiem. Jest to pałac za Warszawą w stronę Janek bodajże, jak się jedzie. I odwiedziliśmy to miejsce. Okazało się, że oni wcale wesel nie organizują i takich planów w ogóle nie mają, ale porozmawialiśmy z właścicielem, oprowadził nas po budynku. My się w nim zakochaliśmy maksymalnie i w tym momencie będziemy rozmawiać z taką osobą, która jest tam odpowiedzialna właśnie za organizację różnych eventów, konferencji, komunii, chrzcin i tak dalej i właśnie może coś z tego wyjdzie. Tak pół na pół, dlatego że z jednej strony miejsce jest genialne i przepiękne, z drugiej strony może być tak, że nie będzie nas na nie stać, bo jest to pałac. I to pałac nie w takim udawanym, kiczowatym stylu, tylko pałac, w którym naprawdę wchodzicie i czujecie klimat. On jest XVIII-wieczny, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast w środku czuć te elementy, które mają swój wiek, które ugryziono takim zębem czasu. Ale przy okazji też macie dużo sztuki nowoczesnej. Wszystko jest takie stonowane, klasyczne, eleganckie, ale właśnie tak jak mówię, nieudawane, nie kiczowate, nie tandetne. No i właśnie to nas troszeczkę tak skłoniło, żeby się powstrzymać jeszcze z podejmowaniem decyzji. Też od razu dostaliśmy informację, że takie imprezy mocno nakrapiane alkoholem to u nich niekoniecznie, nie zgadzają się na coś takiego. Kotlet schabowy raczej niekoniecznie, raczej ryba, raczej białe wino, więc no czujecie ten klimat. I też my chcemy, żeby nasi goście czuli się dobrze na naszej imprezie, więc też musimy jeszcze przemyśleć, czy taki typ imprezy jest dla wszystkich, czy to się po prostu ludziom spodoba, bo okej, robi się wesele dla siebie, ale też na wesele zapraszamy ludzi, których szanujemy, których kochamy, którym zależy na nas i nam zależy na nich, więc no chcielibyśmy, żeby każdemu po prostu się podobało, żeby każdy spędził miło czas. Tym bardziej, że właśnie byłby to taki city break na weekend, więc no chcielibyśmy, żeby to było naprawdę super wydarzenie, super miejsce, super atmosfera. No, czekamy na ofertę, także jeszcze pewnie w tym samym vlogu do Was wrócę z informacją, co z tego wyszło. Natomiast w tym momencie cieszę się, że nie wpłaciłam zaliczki wyborczej, bo wiem, że bym sobie teraz pluła w brodę, bo po pierwsze nie znalazłabym tego miejsca, nie pojechałabym tam, nie zobaczyłabym, jak to wygląda. A po drugie pewnie bym żałowała, że mogłam jeszcze wysłać kilka ofert, zapytań o ofertę, może coś, znalazłem coś innego. W tym momencie 99% to jest borucza, ostatnio było 99,9%, ale daję ten 1% szansy, być może coś się zmieni. A teraz uciekam popracować troszeczkę, trzymajcie kciuki. Mamy miejsce naszego wesela. Umowa podpisana, zaliczka wpłacona i zostaliśmy przy naszym pierwszym typie, czyli borucza. Ta sytuacja, słuchajcie, potwierdza fakt, że ja znam siebie bardzo dobrze, wiem czego chcę i takie szukanie na siłę tylko po to, żeby, nie wiem, w przyszłości może nie żałować albo coś w tym stylu, nie jest po prostu dla mnie, bo jeżeli ja widzę, że coś mi się podoba, wycena jest dobra, miejsce jest świetne i wszystko nam się zgadza,
no to znaczy, że jest ok i nie ma sensu marnować czasu i szukać i grzebać i kombinować. W naszym przypadku to się nie sprawdziło. Oczywiście fajnie, mamy więcej ofert do porównania, poznaliśmy fajne miejsce, o którym Wam mówiłam ostatnio, w którym swoją drogą tak nas zlekceważyli, jeżeli chodzi o tą wycenę wesela, że to jest szok, żal, po prostu wstyd. No ale nie poruszajmy tego tematu. I po prostu to potwierdziło cała ta sytuacja, że my naprawdę wiemy, czego chcemy. I Was również do tego zachęcam, żeby mieć sprecyzowane swoje własne potrzeby, wymagania, oczekiwania, bo to naprawdę ułatwia sprawę. My wiedzieliśmy, jakiego miejsca szukamy, znaleźliśmy takie miejsce, napisaliśmy o wycenę i po prostu wiedzieliśmy, że to to. A gdzieś tam później pojawiły się te second thoughts, czy po prostu z naszej strony, czy może bardziej z podpowiedzi naszych bliskich na zasadzie, a będziecie żałować, a zapytajcie o inne oferty, a pooglądajcie kilka więcej miejsc. No i słuchajcie, to się totalnie nie sprawdziło, bo ja tylko zmarnowałam czas, frustrowałam się w sytuacjach, w których musiałam na nowo wszystko wyliczać, sprawdzać, czy się zgadza ilość gości, jak to będzie wyglądało kosztowo. To po prostu nie, no po prostu wiemy, czego chcemy i Wam również tego życzę, po prostu w Waszych weselnych przygotowaniach. Nie mam teraz czasu za bardzo na pogadanki, bo muszę uciekać do pracy, plus mam trochę rzeczy na głowie teraz i dzisiaj też chcę je dopiąć przed weekendem, mamy czwartek. Czwartek 20, który? Słuchajcie, jest 24, 25 lipca, także mam trochę rzeczy na głowie dzisiaj, także uciekam. Język mi się straszy, no właśnie, strasznie plącze, także może nawet lepiej. Dzięki za uwagę, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku ślubnej serii i do zobaczenia.